Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w poniedziałek, w słoneczny poniedziałek w audycji Gość dnia. Dziś 18 kwietnia przypada Światowy Dzień Krótkofalowca i ze mną w studio gość, który na krótkofalarstwie właśnie zjadł zęby, pan Wiesław Paszta. Witam Cię, Wiesiu, bardzo serdecznie w naszym witam studio. Witam serdecznie, witam słuchaczy oczywiście zgromadzonych i oczywiście krótkofalowców, którzy dziś obchodzą święto. Na swoim koncie masz mnóstwo dyplomów, pucharów za krótkofalarskie sukcesy. Między innymi dyplom z zawodów rosyjskich czy japońskich, gdzie stanąłeś na pierwszym stopniu podium. Byłeś redaktorem naczelnym Krótkofalowca Polskiego. Jesteś członkiem honorowym Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. To jest wspaniały dorobek, Wiesławie. No, są jeszcze tacy, którzy mają większe dorobki z tego względu, że zrobili wszystkie kraje świata. Dlatego jeszcze trochę mi brakuje, ale to, co właśnie powiedziałeś w ostatnim momencie o honorowym członkostwie w LKK, czy Lwowskim Klubie Krótkofalowców. Tym bardziej to się właśnie fajnie zbiega, bo w tym roku 90-lecie powstania tego klubu, a ten klub jest kolebką krótkofalarstwa polskiego. No właśnie, tam się właśnie zaczęło. Powiedzmy o tych korzeniach krótkofalarstwa. Jak to się zaczęło, kiedy krótkofalówki zostały wymyślone i po co w zasadzie? No to właśnie zgromadziło się, właściwie to tak, kto pierwszy zrobił, to tak trudno powiedzieć. No wiadomo, zaczęło się od radia, czyli Marconi Popow, prawda? Tu trzeba by było sięgnąć, kiedy już wiadomo było o rozchodzeniu się fal radiowych, prawda? Wszystkie podstawowe jakieś działania fizyczne takie zostały, czyli prawa fizyki. Natomiast korzenie krótkofalarstwa właśnie są w Lwowskim Klubie Krótkofalarskim. Taki piękną książkę o tym, zaraz dziejów LKK, oczywiście nie wszystko, napisał też wielki mój mentor, poprzedni redaktor naczelny Krótkofalowca Polskiego, Tomasz Ciepielowski, SP5CCC, razem z Georgiem Czyliańcem, UY5XE, to jest taki historyk ze strony właśnie strony ukraińskiej. No i próbowali to wszystko zebrać, jak to się wszystko zaczęło. No zaczęło się od grupy ludzi, zapaleńców, którzy zaczęli w Lwowie po prostu, który był olbrzymim ośrodkiem radiotechnicznym, może tam politechnika, politechnizacja, bo to było potrzebne. Potrzebne były, przypuśćmy, firmy elektroniczne, które coś tam wytwarzały. Lwów był takim ośrodkiem. Galicja zresztą, prawda, po tych wszystkich latach okupacji. I tam to się zaczęło 90 lat temu. 90 lat temu grupa właśnie takich zapaleńców, radioamatorów w ten czas jakoś tak mówię, radio jeszcze przez J chyba pisani byli. Po prostu zaczęła myśleć, jak to zrobić. Pierwsze konstrukcje zaczęły powstawać. Przecież to wszystko było na lampach, nie było tranzystorów, nie było pamięci, chipów. Przecież to wszystko była taka mocno analogowa. Analogowo, lutownica w rękę i umysł głowy, prawda, i trzeba było coś tam zrobić. Od takich prostych urządzeń się zaczęło. Oczywiście one miały taki wymiar mniej więcej, bo jak te półki w studio. Pierwsze radia to były olbrzymie, przecież te konstrukcje, transformatory, szafy. Jak się patrzy na takie zdjęcia archiwalne, których trochę mam, to było potworne. W stosunku do teraz radia, które chyba tak tutaj przypomina troszeczkę te pudełeczko, prawda, które z przyciskami tutaj ładnie kolorowymi jest. I to jest radio, które spełnia te same warunki, oczywiście te same technicznie, może nawet lepsze, ale właśnie spełnia. Więc tam się zaczęła właśnie ta cała rola. Później oczywiście powolutku zaczęto tworzyć pewne ośrodki. Powstały Wileński Ośrodek Warszawski. W 1930 roku odbył się zjazd pierwszy, który zgrupował wszystkie te samodzielne jak gdyby stowarzyszenia, bo to można było na zasadzie stowarzyszenia i powstał w ten sposób w 1930 roku Polski Związek Krótkofalowców, który też ma, jak widać, potężną historię. Mhm. Oczywiście ta historia była różna. Do czasu wojny działały prężnie te ośrodki, związek, no wojna przerwała, ale krótkofalowcy nie przestali działać. To za chwilę chyba na ten temat powiemy. Później nastąpiła już po wyzwoleniu reaktywacja, próby. Oczywiście to były zupełnie inne czasy. Wszystko garażowano pod jednym LPŻ-em, to Liga Przyjaciół Żołnierza, na wzór radziecki to było wszystko organizowane i dopiero 56 rok przyniósł jak gdyby tą odwilż. No i w tym czasie to krótkofalstwo przeszło na takie troszeczkę inne tory, prawda? Nie tak bardzo reżimowe. No tak trzeba było przyznać. Powstało już jako, bo było wcielone jak gdyby na siłę do właśnie LPŻ-u, a po 56 roku jako samodzielne stowarzyszenie działa
Do dzisiaj. Do dzisiaj. Jesteś autorem książki o radiostacji Błyskawica, która działała podczas powstania warszawskiego. No właśnie, działanie takich radiostacji miało kluczowe znaczenie podczas działań wojennych. No akurat ten czas okupacji był, no jak wiadomo, ciężkim okresem, ale tu właśnie ci krótkofalowcy, którzy w jakiś sposób nie zostali aresztowani, czy nie zostali, czy nie uciekli, prawda, czy nie, bo część z armią wyszła z Polski po klęsce 39 roku, odnajdując się w ośrodkach na przykład w Anglii, prawda, we Francji, ale głównie tu Anglia by była jak gdyby tym pierwszym z tego, to ta część pozostała, to byli już wykwalifikowani łącznościowcy do podziemia. Zwłaszcza, że no... I działali w tym ten podziemiu. Ten czas 90% posługiwało się alfabetem Morsa. To właśnie, co powiedziałem. Też jest teraz rocznica kolejna, bo pan Mors Samuel, ten, który wynalazł alfabet Morsa, którym się posługujemy do tej pory, urodził się w 1791 roku i też teraz jest jasne, Węgrzy zrobili zajęcie. Ale wracam do spraw okupacji. Oczywiście wszystkie radioodbiorniki trzeba było zdać, nie wolno było za używanie radioodbiornika, to było w ogóle niespotykane, groziła kara śmierci. Czyli praktycznie za co wszystko, prawda, plus jeszcze radio. No ale jednak nasi się nie dali, prawda, byli wykorzystani w strukturach podziemnych. Radiostacje zrzutowe, które docierały poprzez zrzuty do Polski, były produkowane w Anglii, były produkowane przez polskich inżynierów, którzy tam wylądowali w okresie wojny. No i nie mówię o takich przypadkach właśnie jak o Błyskawicy. Pierwszym takim radiostacji, która była przygotowywana w związku właśnie z planowanym wybuchem powstania. I tutaj oparła się też na krótkofalowcu przedwojennym. Po wojnie jest P7LA, czyli Antonim Zembiku, nieżyjącym już w tej chwili, który dostał zadanie od komórki Akowskiej zajmującej się łącznością o zrobieniu radiostacji, która by była wykorzystana w czasie radiostacji, tylko stacji nadawczej, może tak powiedzieć, bo radiostacja to jest nadawczo-odbiorcza, to była typowo tylko i wyłącznie nadawcza. To było zrobienie nadajnika, czyli radiowego, zrobienie tak jakby Polskiego Radia, zresztą wykorzystywana była Błyskawica, była zarówno Akowską, jak i Polskiego Radia radiostacją. Radiostacją, tak będzie można powiedzieć. I w ten czas właśnie dostał zadanie od komórki A i skonstruował w czasie okupacji na części swoich ukrytych części zapasowych, których nie umiał zniszczyć, kiedy mu kazano to w 1939 roku, została właśnie Błyskawica wykonana, przetransportowana do Warszawy i już po tych perypetiach niemożności uruchomienia w pierwszym okresie dniach powstania, dopiero 8 ruszyła, prawda, ze względu na to, na złe warunki przechowywania, technicznie nie była tak przygotowana. Też znowu grupa krótkofalowców pracujących w Polskim Radiu przyłączyła się do rekonstrukcji, jak gdyby od to, co trzeba było wymienić, prawda, co wysuszyć, to wysuszyć i 8 sierpnia jedyny wypadek w czasie wojny, II wojny światowej, kiedy z terenów objętych walkami na bardzo małym obszarze działała do końca, a nawet później, bo powstanie praktycznie, prawda, 1 października, ona działała jeszcze 3 dni, 4 została całkowicie zniszczona, radiostacja Błyskawica. Jeden jeszcze następny taki ciekawy przykład, też trzeba o tym wspomnieć, to wspomnę tutaj Gwidona Damazego, bydgoskiego krótkofalowca, SP2, Barbara Dorota, to te znaki nasze tak się ładnie tak układają, który wylądował w Buchenwaldzie i podczas 1945 roku, kiedy Buchenwald w zasadzie był do odstrzału, czyli do wymordowania wszystkich więźniów, na częściach, które złapał nielegalnie, czy wymontowali, czy coś, zrobił radiostację nadawczą, w której powiadomił wojska amerykańskie o tym, co mają zamiar Niemcy. I dzięki tej radiostacji, dzięki temu krótkofalowcy, obóz został szybciej wyzwolony, przez co oczywiście uratował życie. Czyli to są takie drobne może aspekty, no ale wielkie, jeżeli chodzi o czym. No i mówię, no telegrafiści, wytrawni telegrafiści, to byli no głównie krótkofalowcy właśnie, ci, którzy wykorzystani. Zarówno w myśli technicznej, czyli w konstruktorzy, no to oni konstruowali, przypuśćmy, czy naprawiali ten sprzęt, tak jak i ci, którzy nadawali telegramy zaszyfrowane, przypuśćmy, do Anglii. A jak krótkofalarstwo jest wykorzystywane współcześnie?
No, współcześnie oczywiście głównie jako hobbystycznie to traktujemy. Nie ma także wojna czy coś, ale jednak wśród współczesnego wykorzystania mieliśmy przykład. Olbrzymia powódź na południu Polski, 1998 rok, tak dobrze powiedziałem. Kiedy padła cała łączność profesjonalna, w momencie, kiedy pozalewało agregaty, silnik, radiostacje w ogóle nie przestały działać, że sieci też i współczesne jeszcze nie za bardzo rozbudowane sieci komórkowe. Pierwszymi, którzy zrobili łączność, nawiązali pomiędzy ośrodkami zatopionymi czy grupami ratowniczymi, byli krótkofalowcy. I ten fakt wykorzystujemy do tej pory, czyli są grupy MCOM-u, Emergency Communication, czyli komunikacja w razie zagrożeń. Są grupy, powstają, są ćwiczenia co pewien czas przygotowywane. Teraz taki trochę halny, no ale halny może wystąpić zawsze. To jakiś tytuł dajemy, prawda, jakiejś akcji, coś takiej właśnie związanej. I w ten czas krótkofalowcy wyjeżdżają w pole i nadają w trudniejszych warunkach niż domowy. Nie siedząc sobie za biureczkiem, prawda, w szeku pięknie, prawda, wszystko naciska, ale musi rozłożyć antenę. Musi gdzieś tą antenę znaleźć, jakąś podporę, a nieraz trzeba zabrać agregat, a nieraz trzeba zabrać sobie żarcie tam na jeden czy dwa dni. I w ten sposób ćwiczą właśnie tego. Czyli jest przygotowywanie się do pomocy innym. Służbom medycznym, tak, policji, medycznym, straży pożarnej. Dokładnie. Powiem, że już były te wykorzystania zarówno w światowym krótkofalarstwie, kiedy te olbrzymie tsunami, które zniszczyło, przypuśćmy, Indonezja, dotknęła tam Indonezję. Krótkofalowcy byli pierwsi, którzy nawiązywali łączność z tamtych terenów, będąc nawet jak to mówię, w pałacu prezydenckim, którzy organizowali to wszystko. Czyli z tego, co mówisz, te krótkofalówki to wcale nie jest relikt przeszłości. Nie, no przecież nie. No każdy właśnie ma dzisiaj telefon komórkowy, co najmniej jeden, a znam takich, co mają dwa i więcej. I trzy. Dysponujemy łącznością satelitarną, a jednak amatorskie pasma radiowe, no, wciąż są wykorzystywane. No, trzeba przyznać, że tych ponad 11 tysięcy hobbystów polskich, bo tyle znaków jest wydanych licencji, bo to trzeba mieć licencję, chyba za chwileczkę też coś krótko powiemy, no, wykorzystują oczywiście ten sprzęt radiowy, który no, został zupełnie inaczej, może tak, zminiaturyzowany, bardziej doskonały na pewno. Jest to jak gdyby, tutaj chciałbym tak jakoś to zreasumować, że jednak wykorzystywany poprzez właśnie nas w celach i zarówno hobbystycznych, czyli nawiązywania jak najwięcej łączności, czy udział w zawodach, czy w dyplomach, akcjach dyplomowych, jak i właśnie przeznaczony jest jak gdyby do właśnie tej ewentualnej pomocy służbom profesjonalnym. Mhm. Krótkofalarstwo daje przede wszystkim możliwość kontaktu z ludźmi z całego świata, ale wiem też, że nie tylko ze świata, bo byłam świadkiem, osobiście widziałam, jak pan Wiesław łączył się ze stacją kosmiczną. Słuchaj, no tak, tak, Żuromir, przypomniałaś, w ramach programu takiego, który jest programem międzynarodowym, czyli młodzież głównie, znowu szkoły tutaj są włączone na całym świecie. Jest gestacja. Myśmy byli, nie pamiętam, koło setnego miejsca, żeśmy tą łączność robili. Czekaliśmy około 2 lat program przygotowania, anteny, prawda, zgłaszania. Ach, te wszystkie papierkowe roboty. Naprawdę było to po prostu tak się wydawało, że to od razu skomplikowane. Udało się i faktycznie szkoła w Żurominie, Zespół Placówek Oświatowych numer 2, był jedną w granicach chyba setki właśnie takich stacji, które 10 w Polsce, a 100 chyba na świecie, która bezpośrednio zrobiła łączność z kosmonautami. Zresztą miałem okazję wywołać tą stację, a miałem tremę, jakbym pierwszy raz robił łączność 20 parę lat temu. Tak mi się przypomniało, że 20 lat temu też tak nieśmiało ten pierwszy mikrofon podjąłem, pomimo, że już byłem w takim trochę starszym wieku, już nie byłem takim młodzieniaszkiem jak młodzież, ale często tak bywa, że ci, którzy przystępują w starszym wieku, nieraz po pierwszej łączności pocą się jak mysz, dosłownie wyglądają, ale się cieszy później, że zrobi. Więc to była wielka satysfakcja. I wielka radość. Zresztą kosmonauci bardzo sympatyczni, odpowiadali cierpliwie na pytania młodzieży
I doskonała była jakość tego połączenia. No udało nam się za pierwszym razem, to fakt. To jest naprawdę wielka satysfakcja, wiele przygotowań, wiele różnych. I to jeszcze akurat było chyba 2 stycznia, kiedy po Sylwestrze, prawda, jeszcze było jakoś, mówię, no ten okres nie bardzo taki zimowy. Przecież te anteny trzeba było jeszcze sprawdzić. Właziliśmy na dach 31 grudnia, jeszcze żeśmy tam z Jackiem, nauczycielem, który też właśnie robił tą papierkową, nieszczęsną robotę, ale tutaj no, zawsze ktoś ma pewne coś do powiedzenia, do podział ról był. Pan Jacek papierkową, a ty po dachach właśnie. No, on też, no, on też, razem, tak. Podział ról musi być. Ale taki był, więc no i zresztą sama wiedziałaś, że dzieciaki przecież szalały, no przecież ten kosmonauta mu odpowiedział, przecież ten tam najmłodszy miał chyba 8 czy 9 lat, to skakał do góry, przecież mu odpowiedział, hello, tam Marek czy coś, prawda, i tego. No cały program obejmuje w dalszym ciągu, to jest, ten program trwa i jest to program edukacyjny. O to chodzi, żeby tą młodzież politechnizować, tam nie tylko komórka. Okazuje się, że możemy zrobić łączność przez odbicie od powierzchni Księżyca łączności, tak zwane EME. I można zrobić łączność sobie ze stacją kosmiczną, pogadać z kosmosem. I nie tylko cały świat. Ten świat jest bardziej dostępny teraz. No, systemy antenowe, które mamy, które staramy się rozbudowywać, pracujemy nad antenami głównie, bo to jest 90% zawsze plus sukcesu. Propagacja sukcesu. Sprzęt nieraz nie jest ważny, bo na bardzo prostym sprzęcie znam ludzi, którzy też, jak to się mówi, wszystkie ten, ale jest to taka fajna satysfakcja, że wyszło się właściwie poza wymiar Ziemi, prawda, że do tej pory, no Ziemia, a tu okazuje się, że nie, pomimo, że ten kosmos, no Księżyc jest w odpowiedniej odległości, no ale ta stacja też jest 200 kilometrów, co to jest 200? No 200 to jest lokalna łączność na UKF-ce. Okazuje się, że z kosmosem i z ruchomym obiektem jest trudniej zrobić. A jak często ty się łączysz z ludźmi i z Polski, i ze świata? I czy są tacy ludzie, których znasz tylko z fal radiowych, nie widziałeś ich nigdy osobiście? No są tacy, właśnie, może tak. Minęła taka, że muszę codziennie włączyć. Nie, już tak raczej nie są tak zwane jeszcze. To największe uzależnienie już ci przeszło. Tak minęło. Tutaj ja się skoncentrowałem dużo na zawodach krótkofalarskich, krajowych i międzynarodowych i tu w małych mocach. Zacząłem pracować małymi mocami. To są rzędu 5 W. 1,5 kW, 1500 W, a ja 5-10, przypuśćmy, w tych się... No, mieszkam na wsi, obecnie warunki są takie idealne, że w żadnym mieście bym tego nie miał. Skoncentrowałem się na małych mocach i no, muszę przyznać, że trochę sukcesów tutaj, jakichś trochę dyplomów i trochę pucharów. Jestem 2-krotnym wicemistrzem Polski w PGA Test, właśnie jako w grupie tych małych mocy. W tym roku... No też startuję w tej grupie, jednak jakiś pozostałem, starałem się, mówię, a może pójdę na te większe moce. Nie, tak, właśnie fajna taka zabawa. Że... A na czym polegają takie zawody krótkofalowców? Właśnie, jeszcze tylko dokończę, że oczywiście zawody, skoncentrowałem się i są pogaduszki takie poranne, bo skończymy temat jeszcze, czy ja się codziennie są, ale często włączam i... Słucham. Tak, słucham, co sobie koledzy. Bo tam jest tak, a tu pogoda w Lubuskim takim, a tu w Gdańskim takie, a tutaj na przykład w Świętokrzyskim takim, sobie wymieniają temperatura, prawda? Takie pierwsze, nawet lepsze są niż te pogodynki w telewizji czy w radiu. I pewnie wiesz pierwszy, tak. Czy grzyby już są w lesie na przykład. Tak, też takie są. Teraz coś tak, mówiłem, że to jest towarzystwo gastryczne. To takie pogawędki, nie dla wszystkich tego, ale... To jest też dla ludzi, którzy starsi są, taka pewna kontakt też z innymi, prawda? Bo są wśród nas osoby niepełnosprawne, dla których radio jest jedynym kontaktem ze światem. Znałem bardzo wielu. Teraz wróciłaś, jeszcze pytałaś się, czy wszystkich O zawody pytałam. O zawody. Czy wszystkich znasz? Nie wszystkich znasz. Wyobraź sobie, że po to są właśnie jeszcze spotkania organizowane. Jest kilkanaście, nawet takie lokalne, gdzie zapraszają nas. Pierwszy raz w zeszłym roku Zebą, która też, żona jest krótkofalowcem, jak wiadomo, ale reporterska radiowa, to tutaj nie ma problemu z mikrofonem. Pierwszy raz byłem w Kruszwicy na spotkaniu. Fantastyczna grupa z Wrocławia. Więc mówię, poznałem pierwszy raz tych ludzi, widziałem niektórych na oczy. Ale rozmawiałeś już wielokrotnie z nimi. A wielokrotnie. I są do tej pory tacy, których no niestety nie udało mi się, ale staram się przynajmniej na 1-2 spotkaniach być,
przypuśćmy, w zeszłym roku wybraliśmy jodłówkę tuchowską, to jest za Tarnowem. Pojechaliśmy, żeby się spotkać. No po prostu ludzie odchodzą. Odchodzą, no już taki czas, że wielu ubywa z naszego grona. I ten czas człowiek ma takiego kaca, a mogłem się z nim spotkać. Mhm. A jednak pojechaliśmy i bardzo się cieszę, bo tu przyjeżdża ponad setka ludzi, ponad 200. Łoś, największe spotkanie krajowe, ma około 1000 uczestników. To już nie jest 100-200 i tam można, tylko to jest za dużo i w ten czas nie ma z kim, albo byłeś, albo nie widziałeś tego, także tutaj się trochę... A powiedz jeszcze, z jakich krajów łączyłeś się z no, ludźmi? Mam... Wszystkie kontynenty masz? Tak, kontynenty mam wszystkie. Kontynenty mam wszystkie. No, trzeba by było zrobić te 320, tam się zmienia się, bo wiadomo, rozpadła się Jugosławia, powstało szereg nowych państw. Mm-hmm. To jest zmiana, nie ma NRD, prawda, jakieś inne. To starsi krótkofalowcy to mają prawie, że wszystko, albo wszystko dokładnie. To już takie piękne, dostają międzynarodową dechę tak zwaną, na której właśnie jest to tak zwany już number one. Są w Polsce tacy, a... Mam w tej chwili, bo to trzeba potwierdzić tą kartą QSL jeszcze, bo tak to rozmawiamy sobie. Ja ci powiem, że o proszę bardzo, miałem łączność z Quebec, z prowincją Quebec. No ale tę kartę mogę ci pokazać, prawda? Kartę no QSL, właśnie. Że przyszła do mnie, nawet pocztą wysłał, prawda? Tu kolega. Z potwierdzeniem Wiktor łączenia. Wiktor Eko 2, Olga Urszula Janina. Także potwierdzone i mogę się powiedzieć, prawda, że akurat z tą prowincją tam miałem. Oczywiście, że duża satysfakcja, około 190 krajów w tej chwili. A jest jeszcze jakieś takie krótkofalarskie marzenie, że chciałbyś mieć łączenie z jakimś krajem, bo miałeś z kosmosem, ze stacją kosmiczną. Tak, a nie mam... A nie prawie mam... z 200 krajami. Tak, a tu nieraz się okazuje, że jest... Bo są takie rzeczy, że uruchamia się co pewien czas tylko i wyłącznie. Wyspy jakieś tam, latarnie, takie w miejscach takich, które raz na 10 zezwalają w ogóle krótkofalowcom wylądować. To są tak zwane ekspedycje robione, kosztujące no, kupę pieniędzy, prawda? Ale jest grupa zapaleńców, wsiada w samochód, w samolot, pakuje to wszystko, ląduje na wyspie, która się praktycznie już zapada, albo atol. Mm-hmm. Na dechach jakieś siedzą, widziałem ekipę japońską, to już deski były, agregaty stały, prawda, powyżej metra wody. No i aktywowali dla reszty świata w zasadzie no jakiś tam bardzo rzadki atol, prawda, bo też są atole. Pokazać wyspy, miejsce, są... które za chwilę zniknie. Tak, które można też, bo są. Masz takie. Jakieś marzenie krótkofalarskie? Słuchaj, wiesz co, takie bardzo krótkie ostatnio. Chciałem pojechać na Maltę albo na Gozo, żeby stamtąd ponadawać. Nie wiem, tak jakoś mi się utkwiło. Nie jakaś tam daleka, no bo no są finansowo, po prostu to musi być grupa ludzi. No jako tam człowiek emeryt, to tak wiesz, nie bardzo może. Życzę ale, ci, żeby, leży. Żeby się udało. Powiedz jeszcze, na czym polegają zabawy krótkofalowców? Co oni tam robią? Przyjeżdżają i co? To jest na akord się łączycie? Kto więcej? A, o zawodach mówisz, tak? Zawodach. Tak. Zawody mają określony czas. Zawody najkrótsze trwają około godziny, tak jak te właśnie PGA test, które dzisiaj też będzie z racji Światowego Dnia Krótkofalowców, World Contest. Więc są to najkrótsze, to jest około godziny. Półtora, moje organizowane od 14 lat zawody Syrenki Warszawskiej, które kontynuuję, pomimo że troszeczkę wyskoczyłem poza, ale jestem na Mazowszu. Trwają półtorej godziny, poprzez 3-godzinne, to zamkowe, przypuśćmy takiego. No i oczywiście przeważny średni czas zawodów jest około 2 godzin. Jest to zrobienie w określonym czasie, tej godziny lub dwóch, jak najwięcej łączności z wymianą raportu, gdzie podstawą raportu jest 5-9, to jest takie już krótkofalarskie, najlepsze ci odbieram, chociaż mógłbym go prawie, że ledwo nie słyszę. To jest tak dalej. I później wymiana jakichś raportów. Raport może się składać ze skrótu województwa, skrótu powiatu, czyli dochodzą do tego jeszcze jakieś literki. I obie stacje musimy jednakowo zalogować to, bo teraz komputer właśnie... Komputer wspomaga teraz krótkofalarstwo, no bo logowanie na piechotę się skończyło. Prawda? Długopisem i trzeba było patrzeć, kiedy ja zrobiłem tą sentną łączność, czy ja się nie powtórzę. Teraz wiadomo, powtórka łączności wyskakuje. No więc do zawodów 72-godzinnych światowych. 72 godziny, to już lepiej grać w grupie. Czyli w ten czas właśnie klub, czy zrzeszeni ludzi właśnie no tak, w klubie. No bo jak 72 godziny... Ale są tacy, co po 48 wytrzymują. Naprawdę? Oczywiście to tak. To chyba w ampersach siedzą. No nie wiem. No oczywiście nie muszę cały czas tam siedzieć, ale no na czas musi być. Ale są tacy, kto no w ten czas się robi po
kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy łączności. No, jak widzę, wciągające hobby. Żeby nasłuchiwać, nie trzeba mieć koniecznie licencji, ale żeby nadawać licencję, trzeba mieć. Wspomniałeś, że 11 tysięcy osób ma w Polsce taką licencję. Czy to jest w ogóle drogie hobby i od czego zacząć, jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił? Tak mówię, tak liczba się waha, no sporo odchodzi. Młodzież zaczęła właśnie poprzez te nasze programy, reaktywacja, wejście do szkół, prawda, jakieś zaczęła jednak widzieć troszeczkę inaczej, bo komórka to nie ma żadnych przeszkód, a to jednak w tym eterze coś szumi, coś strzeli, coś pyknie, coś tamto, albo nagle facet ucieknie, jak to się mówi, czy tam jakieś zejdzie z częstotliwości. Trzeba go szukać, albo trzeba zrobić koniecznie tą łączność. To jest taki troszeczkę przeszkody są. Przeszkody typu technicznego... Przygody, powiedzmy, tak, nie przeszkody, tak, przygody. Łączność z natomiast tak jak właśnie powiedziałem, kwestia tych robienia łączności, tak, bo tutaj cały czas optymizujemy się, obracamy wokół tych łączności, no to mówię, znaczy tak mi trudno jakoś powiedzieć, wciąga jednak, prawda, wciąga, aha, tu zrobiłem, prawda, za chwilę coś tam, no podpowiedzi są też te na stronach elektronicznych, że coś tam zaczęło działać, a tam na przykład woła 1000 stacji, woła jednego człowieka, który siedzi właśnie na tej ekspedycji, no i teraz trzeba przebrnąć, trzeba umieć to zrobić, trzeba jakoś tam się wkręcić w to towarzystwo czy coś, w tych biegunów, czyli takich wytrawnych, trzeba to ominąć. Ale tak jak powiedziałem, zaczyna się od licencji nasłuchowej. Powinno się zacząć. I tak było, że adept krótkofalarski kiedyś po prostu zgłaszał się do kluby, słuchał. Tak jak, prawda, u szewca też byli, prawda, musiał pierw, prawda, szpilki wbijać czy coś, to nim doszedł do tego zawodu. Taki było, że musiał zrobić ileś nasłuchów, osłuchać się z tym radiem, z eterem, to znaczy z radiem nie, tylko z eterem, poznać oczywiście działania poszczególnych gałek, przełączników czy na odbiorniku, no i później zdawał egzamin. W tej chwili ten znak nasłuchowy, oczywiście jest cała grupa nasłuchowców, jest klub nasłuchowy, ale to tak spostrzegamy, że tam ci młodzi, żeby już się poczuć taki trochę krótkofalowcem, to ten znak się krótkofalarski, przypuśćmy, nasłuchowca mu się daje. SWL to jest tak zwany, prawda? Shortwave. I w ten czas, no, on już się czuje zrzeszonym, bo młodzież ma tam pewne ulgi, prawda, nie musi tam tyle opłacić w tym klubie. No i łatwiej mu chyba w ten czas z tym osłuchaniem, jednak to osłuchanie jest bardzo, bardzo... Jest taka zasada, że nawet jak zdobywasz licencję, to z początku słuchaj. Nie od razu tak łap za mikrofon tego. To jest po prostu też pewna wprawa, wysłuchanie, kiedy trzeba puścić, kiedy trzeba ten znak. Ale to, co powiedziałem, to jest taki wstęp do tego. I ta młodzież, jeżeli się weźmie tam dany klub czy coś, sporo właśnie ze znakami nasłuchowymi jako pierwsze, a później robi licencję. No licencja już jest, niestety wymaga egzaminu państwowego. Już na egzaminie państwowym już przyszło nasłucho robienie łączności. To jest takie nowum, tego nie było. Oczywiście zmienił się, bo kiedyś był fajny kontakt, bo przyjeżdżała komisja, bezpośrednio się rozmawiało. To też tak zmieniło się, prawda, na, wiadomo, test i jedziemy do przodu, prawda? Więc tak troszeczkę pamiętam swój egzamin, kiedy rozmawiałem ze swoim promotorem egzaminatorem. I zupełnie nie można w ten czas wydobyć, prawda, wszystkie wiadomości od danego uczestnika. No a testy są testami, zwłaszcza, że testy są w internecie, testy są i odpowiedzi, wszystko można sobie przetestować, więc tutaj tak troszeczkę internet, ta nowoczesność tego. No i znowu, skarbnica wiedzy. Ale trzeba zdać, trzeba uzyskać odpowiednią ilość punktów i dokument. I dopiero dokument na podstawie tego występuje się o ten znak krótkofalarski, który każdy ma niepowtarzalny, jeden, jedyny, no albo dwa, bo teraz można mieć dwa, Wiesławie, tak jak u mnie. I
Czas naszej rozmowy już niestety dobiegł końca. Ja zachęcam młodzież szczególnie, żeby zainteresowała się tematem krótkofalarstwa, bo to jest fantastyczne hobby. I Wiesławie, chciałabym, żebyś naszych słuchaczy krótkofalarską właśnie odzywką pożegnał. Ja przypomnę, że w Światowym Dniu Krótkofalowca gościłam krótkofalowca z krwi i kości, który od ponad 20 lat się tym zajmuje. Pan Wiesław Paszta. Bardzo ci dziękuję, Wiesławie. Dziękuję tobie za to, że w ogóle spostrzegło studio ten Dzień Światowy. Także dziękuję ci. A oczywiście mamy takie, jeżeli pozdrawiamy się, to niektórzy mówią, pozdrawiam i 73, ale to jest to samo. Czyli 73 dla wszystkich słuchaczy. Teraz powiem, że to krótkofalarskie takie jest na tego, ale 73. No i oczywiście tutaj zachęcam jednak młodych ludzi, starszych nawet, emerytów, bo są oni tacy, że mają czas. Mają jakiś taki czas, żeby zajrzeć do jakiegoś klubu i zainteresować się stroną PZK, prawda, można otworzyć i można zdobyć większą wiadomość. Zachęcam, dziękuję ci bardzo. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam jutro o 13.10. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.